Dzień dobry Państwu, Maciej Wysocki. Jestem i rolnikiem, i pracuję od 3 lat po drugiej stronie lustra. Na początku, żebyście panowie trochę wrócili głową, przepraszam państwo, żebyście wrócili trochę głową do tego, co się dzieje, to mam pytanie, kto ma z państwa teściową i ma jakieś trudne z nią relacje? Ręka do góry, bo dam coś. Dzisiejszy jest taki dzień, który wam pomógłby trochę poprawić relacje. Widzę tam pan. Machnął. Śmiało. Nie, zaraz. Śmiało, mam jeszcze kilka takich fajnych rzeczy. Sam jestem rolnikiem i używam gadżetów tylko typowo rolniczych. Czy ktoś jeszcze ma problem z teściową i chciałby dla niej zrobić? Dobrze, śmiało ręce podnosić, naprawdę ten. To nagrywane, jeśli proszę do telewizji teściową zobaczyć. Nie, a już tłumaczę, co to jest. Jest to oczywiście szczoteczka do czyszczenia dysz w opryskiwaczu, a u nas na Mazurach jest przyjęte tak ogólnie, że idzie się, że się szczoteczkę teściową, czyści się dysze i mamusi się szczoteczkę od... To tak na wstępie, żebyście się państwo trochę wrócili. Teraz tak, żeby państwa nie zanudzać, ale dzisiaj tutaj tyle informacji poszło, że chciałbym państwu coś pokazać, co chciałbym, żebyście państwo spróbowali. To jest zdjęcie w Hiszpanii, jak macie państwo sobie telefon na Google Mapu, przejść sobie na klaster, można sobie sprawdzić. O, ale tu zaraz gdzieś nawet coś chyba świeci. Tu jest Almeria, tu jest, mieści się siedziba firmy, która produkuje produkty, które chciałbym, żebyście państwo spróbowali u siebie na polu. Ten biały punkt widziany z kosmosu to nie jest śnieg. Ostatnio jest głośno na temat tego punktu. O, tu go będę powiększał. To jest 160 km kwadratowych i to cały czas wzrasta, są to szklarnie i folie. Już blisko 40 lat temu właściciele firmy właśnie Atlantica, tam mając gospodarstwa, przy tak dynamicznej pogodzie i tragicznych warunkach dla roślin, niemożności produkcji, postanowili poszukać czegoś, co tym roślinom pomoże. I tak się narodziła firma właśnie Atlantica. W ogóle 40-50 lat temu właśnie przez te ekstremalne warunki pogodowe w tej części świata, czyli Hiszpania, Włochy, zaczęto w ogóle myśleć o biostymulacji, o tam właśnie narodziło się to, że uprawia się rośliny bez ziemi. Jakby idąc dalej tropem, taki ciekawy mam slajd, jest to coś, no to jest prawda prawdziwa, to nie jest tak, że to jest wymyślone. Przepraszam. Tutaj. Jeśli chodzi o nawożenie dolistne, musicie, tak jak tam pan doktor pokazywał, jak się przemieszczają dane pierwiastki w glebie i jaka jest przyswajalność, dobrze wiedzieć na temat nawożenia dolistnego, w jakim czasie, ile procent danego pierwiastka jest przyswajalnych przez roślinę. Jak kupujecie produkt, jakieś nawozy dolistne, to musicie mieć świadomość, że już na starcie macie tutaj problem, tak? No jeśli chodzi o fosfor, bor, to jest na przykład bor 50% w ciągu 2 dni dopiero, tak? Już, a mówiąc o fosforze, jest jeszcze gorzej. Więc jeżeli kupicie produkt z danymi pierwiastkami, które jeszcze będą w formie i warunki pogodowe, które mają największe znaczenie, to może się okazać, że tylko wydacie pieniądze. I tutaj jako rolnik śmiem twierdzić, że jest to nasz największy problem. Mnogość firm na naszym rynku, które obiecują nieprawdopodobne rzeczy, ilość tych produktów i to, że nie mamy tak naprawdę żadnego doradztwa, ani żadnej takiej instytucji, która by była takim sitem, która by oddzieliła nam produkty, albo chociaż w jakiś sposób, tylko niezwiązany z żadną firmą, potrafiła nam to podzielić. Znaczy, nie będę zanudzał was na temat produktów, bo i tak większość tych informacji nie przyswoicie państwo. Uważam, już po tylu godzinach, nie, znaczy też
jako rolnik uważam, że to mija się z celem. Dla mnie osobiście, pracując w tej firmie, zawsze, gdy rozmawiam z rolnikami, staram się im wytłumaczyć tylko jedno, że w nawiązaniu do tego slajdu, jak wygląda właśnie ta część Hiszpanii i dlaczego ci ludzie, mimo to, że oni i tak zmienili pewien układ. Oni już dla tej rośliny zagwarantowali to, czego my na polu sobie nie zagwarantujemy, tak? Czyli osłonięcie rośliny to już jest jakaś stabilizacja jednego z tych czynników pogodowych. My niestety tego na polu, daj Boże, żebyśmy nie musieli robić, ale przy tej dynamice pogodowej ja uważam, że nie będziemy mieli wyboru. Będziemy musieli stosować produkty tego typu, czyli aminokwasy, biostymulatory, cała gałąź tych produktów. I teraz, jeżeli już zaczniecie uczyć się ich stosować, patrzeć, które produkty są na rynku, sprawdzać u siebie je w gospodarstwie, bo dzisiaj żyjemy w czasach, czy u mnie w Ełku, czy u was tutaj, przyjeżdża handlowiec zazwyczaj, który ma książkę zrobioną przez księgowego i marketingowca i on twierdzi, że recepta na biznes jest taki, że on na Mazurach mi zaproponuje te same nasiona, te same odżywki, ta sama technologia uprawy, jak u was tutaj. My, rolnicy, rzadko ostatnio używamy, nie boję się tego powiedzieć, rzadko się zatrzymujemy i zastanawiamy się, dlaczego. Uważam, że bardzo mało ze sobą rozmawiamy, bardzo mało wymieniamy informacji. Musicie mieć świadomość, że tak jak we własnych gospodarstwach bierzecie pod uwagę, że jak kupujecie daną maszynę czy daną roślinę, to na pewno zastanawiacie się na cały ogół, tak? Jeżeli wybieram dużą maszynę drogą, to muszę mieć też pracownika, który potem będzie ją pracował. Jeżeli sam sobie kupuję maszynę, to dobieram ją sobie do gospodarstwa. Jak kupuję nasiona, i tutaj musimy się zastanowić, uważam, to jeden z podstawowych problemów, kupujemy coraz nowocześniejsze odmiany, które dają nam, mają możliwości dania niebotycznych plonów, ale większość rolników w naszym kraju podchodzi do tych roślin tak, jak robił to ojciec albo dziadek. Potrafiliśmy zmienić swoje gospodarstwa, piękne mamy budynki, polbruki, nowoczesne ciągniki, maszyny, ale zmiana w podejściu do rośliny niestety nie poszła tak, jak to powinno być. I wcale to nie jest problem tego, że mamy tak, a nie inaczej ułożony biznes, bo po części uważam, że troszeczkę jest za mało odpowiedzialności firm nasiennych, bo powinno być tak, że on powinien przyjechać do nas, sprzedać nam nasiona, ale my mu powinniśmy podpisać taki glejt, że mamy świadomość tego, że ta dana odmiana wymaga zupełnie innego traktowania, bo można kupić najlepszą odmianę, ale jak to w porównaniu, nie wiem, do zwierząt, to jest dla mnie, uważam, najlepsze porównanie i daje do myślenia dla rolnika. Jak kiedyś traktowano krowy, ile krowa dawała mleka? Jak zmieniono genetykę i co się teraz dzieje? Co tydzień mamy bus z mikroelementami dla krowy, albo kupuje się paszę gotową, tak? Ale wydajności są 3 razy tyle. Więc tak samo musimy my, rolnicy, zmienić podejście do tego, co robimy na polu. Bo jeżeli nie zmienimy tego podejścia, to przy tych warunkach pogodowych nie poradzimy sobie. I możemy, oczywiście slajdy, każdy pokazuje, że ile zależy od nas, od rolnika, a ile od pogody. I niestety te warunki pogodowe, bo tutaj, co u was macie do czynienia w klimacie, to za 4-5 lat będzie już u nas na Mazurach. U nas do tej pory mieliśmy 2 dni ze śniegiem. Takiej zimy po prostu nie było. Mam gospodarstwa, które zaufały niektórym handlowcom i siały rzepak 25 lipca. Dzisiaj ten rzepak już szykuje się do kwitnienia. U nas też wegetacja się nie zatrzymała. No, znaczy tak, jeżeli kolega obiecał, ma tego 400 hektarów, obiecał, że jak zrobi dożynki w maju, to będzie dobra impreza na długi weekend. Znaczy staram się zawsze rozmawiać z państwem, żeby wymusić
chwilę takiego zastanowienia, bo jeśli chodzi o produkty, jeśli chodzi o firmę, to powiem tak, w Polsce udział nasz w rynku to jest 0,00. Koszt produktów tych w Polsce jest o 30% tańszy niż na Ukrainie, Białorusi czy Rosji. Na Ukrainie posiadamy gospodarstwo 205 tysięcy hektarów jako firma. Produkty sprzedawane są na terenie całego świata. W Polsce ta firma nie jest zbyt firmą znaczącą, dlatego że ma, że w ciągu 10 lat Hiszpanie i Litwini doszli do wniosku, że w Polsce nie opłaca się kopać z koniem. Właśnie przez to, że są firmy w Polsce, które sprzedają nam książki przez księgowych i marketingowców i uznali, że szkoda pieniędzy, szkoda wydawać kupę kasy na utrzymanie, bo w Polsce jest jeden mały problem. Rolnicy nie wyciągają konsekwencji od ludzi, którzy sprzedają im produkt. Jesteśmy dzisiaj już w takiej sytuacji, że do mnie na gospodarstwo na Mazurach przyjeżdżają handlowcy i gdy z nimi rozmawiam, co robili wcześniej, to mówią, że miesiąc temu Coca-Colę sprzedawał. A teraz dali mu ten katalog i on przyjeżdża do nas na gospodarstwo i on nam mówi, co my możemy zastosować. Wina też jest oczywiście w nas, bo na końcu katalogu jest napisane, że jak weźmiemy na 60 hektarów, to pojedziemy sobie na wycieczkę. Niektórzy mówią, że gdyby nie to, to w ogóle by na wycieczki nie jeździli, bo są tak zapracowani. Aczkolwiek jak długo przy tych zmiennych warunkach tak dalej pociągniemy, nie? Jeśli chodzi o firmę, to przybliżę Państwu, znaczy powiem taką ciekawostkę. Firma nie produkuje żadnych produktów dedykowanych do żadnej rośliny, znaczy do konkretnej rośliny. Każdy produkt używany jest w każdej roślinie występującej na naszym globie. I taki produkt, jak tutaj Razormin, jest produktem, który można kupić na terenie całego kraju, całego świata. I używa się go na przykład jako produkt do biostymulacji systemu korzeniowego. Jest to 0,8 litra na każdą tonę nasion, jakich tylko występują na naszym globie. Tak. Przez te 40 lat tak właśnie powstawały produkty, że wyszli Hiszpanie od tego, że ogólnie każda roślina jest bardzo podobnie, wręcz tak samo, podstawy rośliny są tak samo zbudowane. I tu nie trzeba wymyślać. Kwestia jest tylko tego, kiedy dany produkt użyć. I to wszystko. Mam tu kilka takich slajdów, ale tu dzisiaj były tak fajne prezentacje. Cieszę się bardzo, że byli tu doktorzy, którzy w bardzo fajny, praktyczny sposób mówili o rolnictwie, więc uważam, że te slajdy większość będę pomijał, bo jest to zbędne. Był jeden produkt Razormin, teraz jest produkt Aminokat. W ciekawostce tylko powiem, że na rynek wschodni Europy został stworzony, są to kwasy, znaczy są to aminokwasy pochodzenia z hydrolizy, czyli roślinnej i nie przez kwas produkowane. Tylko w Europie Wschodniej mamy 30%, większość na terenie reszty świata sprzedawanych jest od 12 do 18%. Niestety na wschodzie Europy musiał być zrobiony 30%, ponieważ świadomość rolnika jest tak niska, że idzie, przypuśćmy, na targach i widzi, o, tu aminokwasy napisane 40, tam 50, nie, chodź tam dalej, tam było 80. Świadomość rolnika spowodowana oczywiście tym całym marketingiem tak się wypłaszczyła, że bardzo mało zadajemy pytań i bardzo mało czytamy. Kolejnym takim produktem, który chciałbym Państwu pokazać, to jest cofanie działania glifosatu przez aminokwasy, ale jeszcze jednym produktem, a zachęcam do tego, żeby pamiętać nazwy, bo przywiozłem coś z Podlasia. Myślę, że ci, którzy będą powiedzą coś albo wejdą ze mną w dyskusję, będą zadowoleni. Tu jest produkt, nazywa się Florone. Ja mówię na niego, że robi cuda w każdej roślinie.
Ja u siebie w gospodarstwie używam go razem z modusem. Zaraz pokażę. O. Ja go mieszam z modusem. Robię tutaj 0,15, 0,15, ale jest produktem bardzo, bardzo ciekawym. I tak, żeby nie przedłużać o produktach, o, tylko wejdę do slajdu. Co ten Florone robi tutaj? Proszę bardzo, jest fasola, ale jest i bobik tutaj. To zdjęcie jest z Litwy. Nomen omen, powiem Państwu, że jako firma, z tego względu, że działamy w tych 20 kilku krajach, bardzo dużo skupujemy bobiku i wywozimy go niestety na Litwę. Mówię niestety dlatego, że jako Polacy chyba nie, no niestety nie mamy tej żyłki do handlu. Litwini tak żebyście Państwo mieli świadomość, jak wygląda biznes. Litwini produkują około 2,5 miliona ton zbóż rocznie, a eksportują statkami około 30. Polska produkuje prawie 30, a eksportuje 2 miliony do 3, więc tak to wygląda. Nasz bobik ze wschodu, kupywany przez nas, wywozimy na Litwę, tam jest pakowany w ładne woreczki po 20 kilo, jest wysyłany do Arabii Saudyjskiej jako litewski. Tutaj oczywiście slajdy, jak produkty działają, ale jedną tylko rzecz chciałbym, żeby Państwo próbowali produkty z każdej firmy. Zaczęli poszukiwać biostymulatorów, aktywatorów wzrostu, bo przy tych warunkach pogodowych jesteśmy skazani na tego typu produkt. I jak się teraz nauczymy używać tych produktów, będzie nam łatwiej potem, jak już przyjdą naprawdę ekstremalne warunki. Tym bardziej, że też musimy mieć świadomość, a tutaj fajnie było to podniesione, niestety lista produktów chemicznych cały czas nam się zmniejsza i będzie się zmniejszała. Ilość preparatów jest wycofywanych, szczególnie na szkodniki, choroby grzybowe. I teraz prawda prawdziwa, matka natura sobie sama poradzi. Jeżeli byłyby idealne warunki, to większość roślin nie potrzebuje żadnej biostymulacji, żadnych nawozów dolistnych. Po prostu, gdy się ma glebę w odpowiedniej kondycji, są sprzyjające warunki, to tym roślinom za dużo nie potrzeba. Tylko właśnie te ekstremalne warunki wymuszają, że trzeba coś, w jaki sposób tym roślinom pomagać, w jaki sposób je stymulować. I teraz jakby na koniec, tylko czy mi się uda, tu jest kwestia stosowania. O, najważniejsza rzecz, owocnych plonów niezależnie z którą firmą. Dlatego, że jeżeli, tu fajnie kolega wcześniej powiedział, jeżeli byśmy mieli przychodu 2000 z hektara, to ani Państwa by tu nie było, ani nas. Ludzi, którzy współpracują z rolnictwem. Moje osobiste zdanie jest tego typu, że jeżeli branża, która obsługuje rolników, czy to pod kątem maszyn, tutaj fajnie doktor dzisiaj pokazywał technologię bezorkowa i pasowa, powiem Państwu, że u nas na wschodzie idzie to bardzo dynamicznie. Ze względu na to, że jednak mamy ten okres wegetacji krótszy, a jakby największym czynnikiem jest to, że są gospodarstwa po 2, po 3, po 4 tysiące hektarów i brakuje ludzi do pracy. Fakt, że sami sobie przyznają teraz właściciele ziemscy, że sami zrobili ten błąd, bo jest potężna luka między edukowaniem pracownika. Przez 20 lat nie wdrażano nowych pracowników i dzisiaj, myślę, że przyznacie mi, dzisiaj nie weźmie się człowieka z ulicy, nie wsadzi go się do nowego fenda, nie doczepi mu się jakiegoś agregatu, bo on wam jednego dnia, i nie da mu się najniższej krajowej, bo on wam jednego dnia zrobi taką szkodę, że mielibyście takich trzech na cały rok za darmo. Patrząc na jakby na ten taki ogół, uważam, że też powoli będziemy wracać do takiego doradztwa lokalnego.
Bardzo mi się marzy, że przestaniemy albo będziemy wyciągać konsekwencje od tych handlowców, którzy przyjeżdżają z książeczkami, a wrócimy do handlu i będziemy szanować tych, którzy może mają i towar droższy, ale idąc do niego, po pierwsze, będziecie wiedzieć, że on tutaj mieszka, on tu prowadzi biznes i on wam nie ucieknie. On nie zmieni firmy za miesiąc, nie przyjedzie, powie, bo wie pan, bo teraz to ja pracuję w tej innej firmie. Tamte już teraz nie są takie dobre, te są najlepsze, nie? Albo w ogóle zmieni wam branżę, tak? Handlując z takimi małymi punktami, gdzie jest wiedza lokalna bardzo silna, tak? Bo on wie, bo do niego przyjdzie Heniek, Gienek i on mu powie, jak faktycznie było, czy on dał dany produkt, czy nie, i czy faktycznie on zebrał tyle ton, co mówi ogólnie, tak? I ta wiedza w takim małym punkcie lokalnym, który wam sprzedaje, mówię, te preparaty, czy jakieś nawozy, nawet za większą cenę, ale dostaniecie u niego taką tą wiedzę konkretną już, bardzo też lokalnie do was dostosowaną. Zachęcam do wymiany informacji, zachęcam państwa jeszcze raz, już ostatni mówię, żeby próbować czytać i kupywać produkty typu biostymulatory i aktywatory wzrostu. Moje osobiste zdanie jest tego typu, że to nie jest tak, czy musimy to stosować. My już jesteśmy na to skazani. Dziękuję państwu i na zakończenie. Jak mówiłem, mam coś z Warmii i Mazur, a nawet Podlasia. U nas to się mówi, że Szyszko jeszcze nie wszystkie wyciął drzewa i chłopaki nie boją się robić towar. A żebyście państwo zapamiętali w ogóle, że byłem i z jakiej firmy są produkty, jest tylko jedna taka prośba. Ale nie skończyłem, tak, pierwsza rzecz, nie wolno palić 5 minut po spożyciu. U nas to się oddech smoka nazywa, nie wiem jak w waszym regionie. Druga rzecz, ja mówię, żeby to, znaczy to jest lekarstwo jak najbardziej i to jest tak, zawartość butelki proszę wypić, smarować, oj, uciekło, a butelką proszę posmarować drugą połówkę. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się jeszcze będziemy spotykać. Staram się jeździć na wszelkie targi. Teraz będę w Kielcach, więc zapraszam państwa, jeżeli ktoś przyjedzie do Kielc na targi, to zachęcam do przyjścia na stoisko. I cóż, powiem, że na stoisku też mam takie dobre rzeczy. Czy wszystko? Wszystko. Nie przekroczyłem terminu.